Stadion Przybyma, witamy serdecznie. Tym razem nie zmagania ligowe, a finał regionalnego wojewódzkiego Pucharu Polski na toruńskim obiekcie czarno-czerwone stroje Chemik Bydgoszcz, oczywiście żółto-niebieskie gospodarze Toruńska Elana, lider trzecioligowych rozgrywek, który za kilka dni ma tutaj szansę odpukać, powiedzmy nie zapeszając, szansę zagwarantować sobie awans do centralnych rozgrywek na trzeci poziom, czyli do drugiej ligi. Ale powiedzmy do tego jeszcze bardzo dużo czasu. Na razie interesujemy się tym, co na murawie, czyli finałem wojewódzkiego Pucharu Polski, tak jak już zostało powiedziane, i rywalem w tym finale drużyna Chemika Bydgoszcz, co ciekawe lider czwartoligowych rozgrywek, czyli piątego poziomu. Oczywiście ta drużyna ma nadzieję zastąpić w trzecioligowych szrankach w przyszłym sezonie właśnie żółto-niebieskich. Czy tak się stanie? Warunek jeden, a w zasadzie dwa. Jedna i druga drużyna musi awansować wyżej w swoich ligach, tak więc wówczas oba zespoły w przyszłym sezonie w rozgrywkach by się nie spotkały. Na razie Elana liderem trzeciej ligi, Chemik zaś czwartej ligi. Chemicy pewnie zmierzają po awans. No i trzeba od razu dodać, że w drużynie bydgoskiej występują starzy znajomi tutaj kibiców Elany. Otóż w składzie Chemika Mateusz Grudziński, Maciej Kot, który dodajmy, bo 2-1, jak widzieliśmy na początku naszej relacji dla bydgoszczan, jedna tutaj z bramek, dwóch strzelonych przez gości w wykonaniu Macieja Kota, Michał Żurowski, Szymon Maziarz i Dawid Janicki, to także byli piłkarze toruńskiej Elany. W kadrze zespołu jest również Borys Wasiutin, ale ten zawodnik jest kontuzjowany. Elana, przypomnijmy, grała z Chemikiem przed rozpoczęciem wiosennej rundy w sparingu w Toruniu. Elana zwyciężyła zdecydowanie. No i o co toczy się gra? To wojewódzki Puchar Polski, tak więc w przyszłym sezonie zwycięzcy tego finału, a rewanż 7 dni po tym spotkaniu oglądanym w tej chwili w Bydgoszczy. Zasady piłkarskie, pucharowe, na pewno nie trzeba tłumaczyć kibicom, na czym polega. Oczywiście lepszy z tego dwumeczu będzie miał okazję zagrać w, powiedzmy, centralnych rozgrywkach Pucharu Polski z udziałem zespołów z drugiej ligi, pierwszej i ekstraklasy. No a więc te regionalne rozgrywki toczone już, powiedzmy, sezon wcześniej, aby wyłonić 16 najlepszych zespołów z 16 województw. No i te 16 zespołów później gra już z zespołami z trzech najwyższych klas rozgrywkowych. Trener Rafał Górak, trener toruńskiej Elany, w poprzednich spotkaniach, jak czytamy na stronie aktualności Elany Toruń, oficjalnej stronie toruńskiego klubu, dawał szansę gry zawodnikom z mniejszą liczbą minut na boisku w tym sezonie. W tym meczu jest podobnie. Dodajmy tylko, że w bramce Bartosz Poloczek, tutaj mamy 5 młodzieżowców w składzie podstawowym toruńskiej Elany. Rafał Więckowski, wychowanek toruńskiego klubu, dawno nieoglądany na boisku w podstawowym składzie toruńskiej Elany. Maciej Felsz z 5, 8 Mateusz Stomporski, 9 Daniel Kraska, 10 Patryk Aleksandrowicz, 11 Damian Lękiewicz, strzelec jedynej bramki dla toruńskiej Elany. Zresztą gospodarze dobrze rozpoczęli, bo właśnie od prowadzenia 1-0 Aleksander Chmielewski, 13, 19, Mariusz Kryszak, 22, Kacper Będzieszak i 24, drugi z wychowanków toruńskiej Elany w podstawowym składzie, Paweł Karbowiński. Tutaj mamy 5 młodzieżowców, bramkarz Poloczek, dalej Maciej Felsz, Aleksander Chmielewski oraz dwaj ostatni wymienieni, 22 i 24, Kacper Będzieszak i Paweł Karbowiński. Tak więc można powiedzieć, że trener Rafał Górak na ten mecz, który tutaj na pewno, na który wszyscy w Toruniu bardzo czekają, mecz
z klubem piłkarskim Starogard Gdański, KP Starogard, na miejscu 10 w trzecioligowych rozgrywkach. Przyjeżdża tutaj najbliższą sobotę, no i będzie to mecz, można powiedzieć, o wszystko. O ten najważniejszy cel, czyli awans do drugiej ligi. Zwycięstwo, obojętnie w jakim stosunku, no po prostu zwycięstwo gwarantuje toruńskiej Elanie awans do drugiej ligi. Nawet można powiedzieć, remis zagwarantowałby awans, ale wówczas będziemy nasłuchiwać, oglądać się na wyniki innych spotkań wicelidera Świtu Szczecin czy Bałtyku Gdynia, ale w momencie, gdy Elana wygra mecz, nie będzie musiała tego robić, nie będzie musiała tutaj obserwować wyników swoich najgroźniejszych konkurentów. W zasadzie na dwa mecze do końca pozostał już tylko jeden konkurent, Świt Szczecin, dlatego że Bałtyk stracił punkty w ostatniej kolejce. No i z dystansu jeszcze całkiem niedawno jednego, później trzech punktów, mowa o ekipie z Trójmiasta. Bałtyk na dwie kolejki przed końcem ma 8 punktów straty do toruńskiej Elany i w tym momencie ekipa Bałtyku nie ma już matematycznych szans na awans do drugiej ligi. Tak więc tylko Świt Szczecin, wicelider, który ma 4 punkty straty do żółto-niebieskich, może jeszcze tutaj przeszkodzić w awansie do drugiej ligi. No i powiedzmy, na kilka dni przed tym, dokładnie 3, tym najważniejszym od na pewno kilku sezonów, co najmniej kilku sezonów, meczu dla toruńskiej Elany trener Rafał Górak w tym spotkaniu finału Pucharu Polski daje pograć przede wszystkim swoim zawodnikom, którzy ostatnio nie mieli zbyt wiele czasu. Jest gol! Bardzo ładna główka. W zasadzie wpakował już piłkę, no właśnie, komu ta bramka zostanie zaliczona, ale chyba jednak ta piłka została z najbliższej odległości wpakowana do bramki. Mateusz Stomporski, a jednak nie, Mateusz Stomporski tam główką po długim słupku zdobywa wyrównującą bramkę, tak więc 54. minuta spotkania. No i w tym finale wojewódzkiego Pucharu Polski mamy remis 2-2. Wydawało się, że tam jeszcze któryś właśnie z naszych młodzieżowców, tutaj Kacper Będzieszak bądź Paweł Karbowiński, w ostatniej chwili może któryś z nich tam dołożył nogę przed samą bramką, ale nie, bramka zaliczona przynajmniej na razie oficjalnie w sprawozdaniu spikera zawodów Zdzisława Raczyńskiego. Bramka zaliczona Mateuszowi Stomporskiemu. Jak sobie tutaj analizujemy na powtórkach tę bramkę, widzimy, jak Daniel Kraska z najbliższej odległości wyciąga nogę i próbuje jeszcze dobić piłkę do siatki, bardzo pewnie po tym uderzeniu głową Stomporskiego. Teraz rzut rożny dla toruńskiej Elany i jednak od własnej bramki rozpoczynać będą goście, ale no właśnie, czy ostatecznie można było się zastanawiać, czy gol zaliczony Danielowi Krasce, który w spotkaniach ligowych ma obok Macieja Stefanowicza 8 strzelonych goli, najwięcej, przypomnijmy, no chwalimy tutaj podczas meczów ligowych Filipa Kozłowskiego, 11 trafień już w tym sezonie zawodnika sprowadzonego z Rozwoju Katowice, który jest wiosną naprawdę w doskonałej formie, no ale Filip w tym spotkaniu akurat odpoczywa, natomiast to bramka jednak oficjalnie zaliczona, powtórzmy jeszcze raz, Mateuszowi Stomporskiemu, a Mateusz Stomporski ma 3 bramki w meczach ligowych. Od początku tej drugiej części spotkania zdecydowana przewaga toruńskiej Elany, teraz jeden z niewielu ataków gości, ale trener Rafał Górak tutaj przygotowuje 2 zmiany. 4-3 w tym momencie. Świetna okazja do zdobycia kolejnej bramki. Szkoda, że w tym momencie Stomporski po raz kolejny, to znaczy tutaj w tej sytuacji, no, miał szansę zdobyć bramkę kolejny raz, ale na środku pola karnego akurat był Daniel Kraska.
na 12 metrze, sam nieobstawiony. Tu wystarczyło wyłożyć piłkę jak na patelni. Wydawałoby się i dostęp do strzału w zasadzie w każde miejsce bramki. No ale cóż, taka podjęta decyzja. Paweł Karbowiński, dziękujemy za występ. Numer 24 z czwórką Adam Dorosz. Już brzeg. Rafał Więckowski i Paweł Karbowiński. Jeśli dobrze usłyszeliśmy tutaj w toruńskiej Elanie, obaj wymienieni opuścili plac gry. 2-2, 60 minuta nam dobiega końca. No i na pozycji spalonej tutaj w tej sytuacji zawodnik Chemika Robert Kawałek. Toruńska Elana, powtórzmy jeszcze raz, 74 punkty po 32 meczach ligowych rozegranych. My tutaj oglądamy finał Wojewódzkiego Pucharu Polski, ale to oczekiwanie na ten przedostatni w sezonie mecz ligowy. Uwaga! No, blisko był tej sytuacji wprowadzony właśnie przed momentem Daniel Ciechański z numerem 21. Tak więc, jak to w meczach ligowych też często bywa, komplet zmian wykorzystuje Rafał Górak. I to najczęściej są zmiany ofensywne, które cały czas powodują ostre tempo, jakby parcie do przodu żółto-niebieskich i taki styl gry od początku rundy wiosennej bardzo na pewno kibicom się podoba, a tutaj nie wiem, czy już w tej 62 minucie nie zaczynają łapać skurcze zawodników Chemika Bydgoszcz. Dosyć szybko trzeba by było powiedzieć, chyba że tam było jakieś zderzenie, starcie. Adrian Raszka jednak już o własnych siłach na nogach. Tak więc kontynuujemy grę i do wyrzutu piłki przygotowuje się Patryk Urbański, również prowadzony do gry przed momentem. 2-2, kolejne starcie w polu karnym i toruńska Elana właśnie w takim składzie, powiedzmy przynajmniej tym pierwotnym, tym z protokołu bardziej eksperymentalnym, aby uniknąć ewentualnie jakichkolwiek tylko urazów właśnie w takich zupełnie przypadkowych sytuacjach przed tym decydującym, tym najważniejszym, jeszcze raz powtórzmy, od kilku sezonów spotkaniu, który nas czeka z KP Starogard Gdański w sobotę, 9 czerwca. Świt Skolwin na dwie kolejki przed końcem. No, powtarzamy tutaj zamiennie albo dzielnicę Szczecina, albo po prostu Świt Szczecin. 70 punktów. Elana wygrała w tym sezonie 23 mecze, 5 zremisowa, zaledwie 4 porażki żółto-niebieskich. Dorobek bramkowy również najlepszy w lidze, najlepsza obrona toruńskiego zespołu, bo zaledwie 20 bramek straconych, 24 bramki stracone na koncie wicelidera ze Szczecina. Tylko jeden gol więcej mają strzelonych Szczecinianie, dwa więcej Bałtyk Gdynia, tyle samo Lech rezerwy Lecha Poznań, 66 bramek, no ale najważniejsze są punkty. Punkty meczowe. Elana 74, Świt Szczecin 73, Bałtyk Gdynia, który już stracił szansę na awans, punktów 66. Na dole trzecioligowej tabeli jeszcze rywalizacja o uratowanie bytu trzecioligowego między Centrum Ostrów Wielkopolski, ostatnim rywalem toruńskiej drużyny w meczu ligowym. Oglądaliśmy, pokazywaliśmy to spotkanie. Oczywiście na skróty pigułki sportowe z różnych aren zapraszamy na stronę www.petrus.pl, zakładce aktualności. Również właśnie te nasze pigułki sportowe i mecz z Centrum Ostrów 6-1. Tutaj festiwal strzelecki podczas ostatniego spotkania w tym upalnym słońcu majowym toruńskiej Elany. Akurat w ostatni dzień maja Elana zafundowała kibicom, to swoim kibicom tutaj bardzo
efektowny i efektywny mecz. Za chwileczkę żółta kartka. Przypominam, wracamy do naszego finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Czy drużyna toruńskiej Elany oprócz takiego prezentu, który na pewno wszyscy sobie życzą, czyli awansu do drugiej ligi, zafunduje jeszcze na deser granie jesienią w centralnych rozgrywkach Pucharu Polski przynajmniej, chciałoby się jak najwięcej, ale ten jeden mecz Pucharu Polski na szczeblu, powiedzmy, centralnym, trzeba najpierw wygrać finał wojewódzki Pucharu Polski z Chemikiem Bydgoszcz, który na razie w pierwszym spotkaniu tego finału w 65. minucie. Patryk Urbański, bezpośrednie uderzenie, ale jednak ponad bramką, remisuje w Toruniu z Elaną 2-2. Cały czas oblężenie bramki Chemika Bydgoszcz trwa po raz kolejny w tym samym narożniku. Mariusz Kryszak, mocne dośrodkowanie, odchodząca piłka, główka jeszcze Patryka Urbańskiego, ale goście wybijają piłkę, oddalając zagrożenie od własnej bramki. Tutaj, jeśli mowa o tych matematycznych wyliczeniach, jeszcze raz powtórzmy te 4 punkty przewagi. No, błąd Kacpra Będzieszaka. Na szczęście dla Torunian zamotał się troszeczkę z piłką, przewrócił się tam w polu karnym. Maciej Kot, uwaga, bo kolejny raz zagrożenie, no i kolejny raz kiks, a teraz strzał ponad bramką Szymona Maziarza. Były piłkarz toruńskiej Elany, teraz miał dobrą sytuację do trafienia. Wydawało się, że gdy tylko trafi w światło bramki, to 90%, że ta piłka ugrzęzłaby w siatce, ale przeniósł piłkę ponad poprzeczką Szymon Maziarz. Kilka minut wcześniej zresztą ukarany żółtą kartką w tym spotkaniu. Powracając do myśli tych matematycznych wyliczeń, 4 punkty przewagi na 2 kolejki przed końcem, to paradoksalnie też trzeba zaznaczyć, kibice mogliby się tutaj po kolejnym meczu właśnie z KP Starogard Gdański cieszyć nawet po porażce. Ale wówczas trzeba by było liczyć na to, że w tej samej kolejce mecz przegra Świt Szczecin, który na kolejkę przed końcem wówczas miałby nadal 4 punkty straty do toruńskiej Elany. No i żadnych szans na odrobienie nawet w przypadku zwycięstwa w ostatniej kolejce. I wówczas właśnie w takim przypadku torunianie będą mogli się cieszyć, nawet odpukać po meczu przegranym z Starogardem Gdańskim. Ale to już dywagacje, to już naprawdę dyskusje. Oczywiście kibice wszystkie schematy, tutaj scenariusz każdy już omówili. My sobie też możemy to powtórzyć, no bo taka komfortowa wręcz sytuacja na 2 kolejki się zrobiła. Stąd Polski kolejny raz dynamicznie. Tutaj Patryk Aleksandrowicz, bramka! Świetne uderzenie, Aleksandrowicz. Brawo! Patryk Aleksandrowicz. No jeszcze jak tylko przymierzył tutaj, nastawił celownik, widać było, spojrzał, w którym miejscu ustawiony jest bramkarz Chemika Bydgoszcz, Gracjan Fabiszewski. Już zapachniało bramką, wystarczyło trafić w światło bramki Chemika Bydgoszcz, tak też się stało, ale Patryk Aleksandrowicz przyzwyczaił nas w tej rundzie wiosennej również do takich uderzeń. Brawa, jeszcze raz popatrzmy, tablica, 75. minuta, Patryk Aleksandrowicz, 3-2 toruńska Elana. Na boisku pojawia się Mateusz Szafran, jeden z kilku tutaj wychowanków toruńskiej Elany. Już nie mamy i Rafała Więckowskiego, Pawła Karbowińskiego, którzy rozpoczynali w podstawowym składzie, ale 26 Konrad Jóźwicki i właśnie Mateusz Szafran, 68 numer na koszulce, prowadzony przed momentem, wychowankowie toruńskiej Elany. Na pewno zaznaczamy to przy okazji rozgrywek ligowych, meczów ligowych, że toruńska Elana rundę wiosenną rozpoczynała
jako jedyny zespół, który w swojej kadrze miał wyłącznie krajowych zawodników, miał wyłącznie Polaków, przynajmniej jeden zawodnik zagraniczny w każdym zespole w grupie trzecioligowej, w której rywalizują żółto-niebiescy, ale powracamy do finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Tutaj też jeden z niewielu ataków Chemika Bydgoszcz, natomiast ta ofensywa żółto-niebieskich trwa. No i po zdobyciu drugiej bramki przez Mateusza Stomporskiego oglądaliśmy właśnie ten zawodnik przy piłce. Piękny gol z około 18 metrów uderzenie, może nawet 19 Patryka Aleksandrowicza, ale akurat tak tutaj flagi z herbem Torunia powiewające wokół stadionu, na którym toczy się to spotkanie, to możemy powiedzieć tutaj, że Aleksandrowicz uderzył tę piłkę z wiatrem. Tak więc aura też może odrobinę pomogła w tym celnym, bardzo efektownym uderzeniu i Elana prowadzi od kilku minut 3-2. Maciej Kot, były piłkarz toruńskiej Elany, ale obecnie reprezentant Chemika Bydgoszcz, opuszcza boisko. Na murawie pojawił się Mateusz Grudziński. No właśnie, też były piłkarz toruńskiej Elany, notabene. Tu w regionie oczywiście te roszady kadrowe. Nic dziwnego, że wielu piłkarzy w regionie nam się przemieszało w różnych zespołach. Akurat z Torunia do Bydgoszczy daleko nie jest, tak więc nic dziwnego, bo zespoły często rywalizowały w tych samych klasach rozgrywkowych. No, w tej chwili na pewno kibice w Toruniu liczą na to, że Chemik podmieni w trzeciej lidze toruńską Elanę, że nie będzie konfrontacji w przyszłym sezonie, dlatego że żółto-niebiescy mierzą w awans do drugiej ligi. To by było na pewno oczekiwane święto toruńskiej piłki po kilku naprawdę sezonach marazmu. No ale przychodzi, brawo, teraz taka, można powiedzieć, tiki-taka troszeczkę z Barcelony po stronie toruńskiej Elany. Ładnych kilka podań. Jeszcze raz Stomporski ma teraz otwartą całą prawą stronę. Wbiegnie w pole karne, dośrodkowanie i bramka, ależ akcja! Coś nieprawdopodobnego. Po tej tiki-tace jeszcze nie stracili piłki piłkarze toruńskiej Elany. No naprawdę. Ręce same składają się do braw. To jest naprawdę piłka nożna, trzeba powiedzieć. To jest piłka nożna. Brawa. Daniel Ciechański strzelcem czwartej bramki. To było, panowie, bardzo efektowne. Brawa. To się chce oglądać. 4-2. 80. minuta tego spotkania. Przypomnę, oglądamy finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Dodajmy, że to już trzeci gol w drugiej połowie. Maszyna pod nazwą Elana Toruń. Taki walec, może inaczej, który w drugiej połowie bardzo często wprost siłą rozpędu rozjeżdża drugoligowych rywali, teraz trzecioligowych, jeszcze nie drugoligowych, chciałoby się, trzecioligowych rywali, teraz w drugiej połowie, no mówiąc wprost, wygląda na to, rozjeżdża czwartoligowego lidera Chemika Bydgoszcz. 2-1 dla Chemika, zrobiło się już 4-2, ale ta ostatnia akcja, no jedna bramka lepsza od drugiej, trzeba powiedzieć. I teraz jeszcze jedna akcja po stronie toruńskiej Elany, ale do tej piłki Daniel Ciechański już nie zdąży. Tak więc, no naprawdę, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Kacper Będzieszak akurat, muszę się poprawić, w numer 22 zapędził się tam pod końcową linię. 4-2 Elana prowadzi z Chemikiem. I tak pada bramka numer 5, świetna znowu akcja, Patryk Aleksandrowicz po raz drugi,
W tym spotkaniu, ale świetnie, świetnie tam rozegrana akcja po lewej stronie, no i podanie, no właśnie takie do środka pola karnego, do bardzo dobrze ustawionego Patryka Aleksandrowicza, mamy 88 minutę. No nic dodać, nic ująć. Przypomnijmy jeszcze raz, 2-1 było w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy naszą relację z tego spotkania finału Wojewódzkiego Pucharu Polski po 45 minutach. Czerwono-czarni, Chemik Bydgoszcz, lider czwartej ligi, prowadził w Toruniu 2-1. No a w drugiej połowie lider trzecioligowych rozgrywek, gospodarz tego pierwszego spotkania finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, toruńska Elana, strzela już 4 bramki z nawiązką, z mocną nawiązką, odrabia straty i Torunianie prowadzą już 5-2. Tak więc no, nawet powiedzmy ten jednak rezerwowy skład toruńskiego zespołu zdał tutaj egzamin. Oczywiście w drugiej części spotkania już mamy więcej tych postaci, które grają na co dzień w tych podstawowych składach ligowych. Ale to nie zmienia faktu. Elana prowadzi 5-2 na chwilę przed zakończeniem tego meczu. Końcówka tego spotkania. 4 minuty doliczył sędzia do tego regulaminowego, więc już doliczony czas, no ale gospodarze cały czas mają apetyt tutaj na parcie do przodu, na strzelanie kolejnych bramek. 4 gole oglądaliśmy w tej drugiej części meczu, no i można powiedzieć, że w bardzo komfortowej sytuacji, albo co najmniej komfortowej, bo no, biorąc pod uwagę rozgrywki nawet na najwyższym światowym poziomie Ligi Mistrzów, tutaj nakazują mieć pokorę cały czas do rezultatu, nawet typu 5-2, no ale tutaj Elana jednak zespołem zdecydowanie wyżej notowanym i potwierdza to właśnie w tym pierwszym meczu finału Wojewódzkiego Pucharu Polski z Chemikiem Bydgoszcz, chociaż po pierwszej połowie naprawdę można było mieć małe wątpliwości. Uwaga, popatrzmy, Mariusz Kryszak, dośrodkowanie doszedł. No teraz tutaj akurat zabrakło i Damiana Lenkiewicza, troszeczkę Daniela Ciechańskiego w innym miejscu, ale na koniec tym optymistycznym akcentem, tą ofensywną akcją kończymy to spotkanie. 5-2, rewanż w Bydgoszczy. 7 dni po tym spotkaniu, dokładnie za tydzień, ale wcześniej na tym samym stadionie, 9 czerwca, godzina 16, początek spotkania z KP Starogard Gdański i mecz, który być może będzie świętem toruńskiego futbolu, oby, bo piłkarze toruńskiej Elany, podopieczni trenera Rafała Góraka, tak możemy to powiedzieć, są wiosną w doskonałej dyspozycji. Potwierdzają to również w tym spotkaniu. Trzymajmy kciuki. 5-2. Pierwszy mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski z Chemikiem Bydgoszcz. Elana wygrywa 5-2.